Anthony Taylor troszeczkę to jemu Crossowi zszargał opinię, można powiedzieć, na koniec kariery. Ja widziałem jedną opinię, taką szanowałem z Realu Madryt jednego zawodnika, Toni Kroosa, ale po dzisiejszym meczu również go nie cierpię, bo tak jak mówisz... No, ale to jak wiesz, no, miej pretensje do zawodnika, no, to nie były złośliwe faule, no, nie chciał nikomu krzywdy zrobić. Gdyby sędzia wykonał swoją pracę... On się bał, tak, on się bał zareagować, bo to była sytuacja, że on tam pchnął jednego zawodnika na 16 meczu i on też tego nie gwizdnął, tak? Ja go zapamiętam, że grał w La Liga, skończył tam karierę i również Hiszpanie mu skończyli karierę i wraca do domu. Adios, dzięki Toni, byłeś wielkim zawodnikiem, czas na innych. Pamiętam... To było pytanie do Kuby, ale... Ale ja przejąłeś, no. Patrzę na ten tam zaraz kończymy. Tak, jeszcze jedno pytanko i kończymy. Pamiętam, jak Robert Lewandowski pobijał ten rekord Gerda Müllera w Bundeslidze, jeśli chodzi o liczbę zdobytych bramek w ostatnim meczu z Augsburgiem i wtedy też po tym golu, który strzelił w samej końcówce, ściągnął koszulkę. Gdyby dostał żółtą kartkę, pauzowałby w pierwszej kolejce następnego sezonu. Sędzia, który również kończył wtedy karierę, tej kartki mu nie pokazał, więc Robert uniknął odpowiedzialności. Tutaj trochę większy kaliber niż ostatni mecz ligowy, ale myślę, że już abstrahując od słabej formy sędziego, myślę, że być może również w podobnych kategoriach sądził, jeżeli chodzi o Toniego Kroosa, o to, żeby nie zakończyć mu kariery czerwoną kartką. A z czego go zapamiętam? No chciałbym go pamiętać przede wszystkim z tego, co pokazał nam w pierwszej kolejce fazy grupowej tych mistrzostw, a więc tych doskonałych podań, chirurgicznej wręcz precyzji, bardzo wysokiej skuteczności tych zagrań. No i z tego, że przez lata, 10 lat, jeśli dobrze liczę, tak, 10 lat zarządzał drugą linią Realu Madryt, a te mistrzostwa i tak lepsze, aniżeli kilka poprzednich dużych imprez dla Niemców. Jest pewien postęp, a nie sam Toni Kroos jest winny temu, że w półfinale gospodarze nie zagrają. Ja wymazuję Euro z głowy i pamiętam końcówkę sezonu ligowego. Tak, a ja zapamiętam Toniego już tak teraz tak na poważnie, że 10 sezonów, tak jak mówisz, powyżej 90% celność podań. To zostawmy, Toni, dzięki wielkie. Tak jest, dziękujemy, Toni Kroos.